Koliber. Miłosz Jabłoński, Stowarzyszenie Koliber. Pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, pana ugrupowanie jawnie i aktywnie pretenduje do miana partii, która za czasów swoich rządów wprowadziła największą liczbę podatków bądź skomplikowała najbardziej prawo. W związku z tym mam do pana pytanie odnośnie podatku solidarnościowego. Po pierwsze, kto będzie, jak będzie wyglądała grupa osób, tak zwanych najbogatszych Polaków, z których kieszeni zostaną zabrane te pieniądze na ten program? To jest najważniejsze. Drugie pytanie. Nie mam czasu na pytanie. To przede wszystkim na to bym prosił odpowiedź. I jeszcze, jeżeli mogę, 10 sekund dosłownie. Panie pośle, taka prośba od obywatela do posła. Jeżeli są jeszcze jakieś podatki, które zamierzacie w najbliższym czasie wprowadzić, to bardzo chciałbym, żeby powiedział pan o tym Polakom teraz, żebyśmy teraz mieli czas przygotować się na to, że zabierzecie z naszej kieszeni więcej pieniędzy na nagrody dla waszych ministrów. Bardzo pięknie dziękuję. No. Jeżeli chodzi o nagrody, bo może zacznę od końca, no to jak pan może nie zauważył, ale wszyscy ministrowie ze swoich nagród zrezygnowali na rzecz Caritasu. Mało tego, jesteśmy pierwszą partią w przeciągu długiego okresu czasu, które czując potrzebę i jak gdyby czując to, że społeczeństwo nie popiera tego typu działań, w zamian jeszcze obniża pensję posłom. Wie pan, to jest pewien wyraz pokory. Pośle, i moim zdaniem akurat jest to... Proszę? Wy czujecie potrzeby polityczne, ale nie społeczne. Panie nie, pośle, oczywiście, wie pan, 70% Polaków zgadza się z nami. Żebyście wy komuś dali pieniądze, komuś innemu musicie je zabrać. Proszę poczytać to, co Fryderyk Bastiat nawet pisał na ten temat. To nie jest takie trudne. 70% Polaków wyraża chęć, aby politycy, samorządowcy zarabiali mniej. No wie pan, to jest pewien sygnał ku temu, że my musimy zrealizować ich oczekiwania. To nie ma tutaj w ogóle dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, pan się pytał o podatek solidarnościowy. Tak, tak? Grupa, no, od jakiego progu zarobków będzie rozumiem, już. Proszę pana, no więc tak, no nie może być tak, że w kraju, który jest krajem solidarnym, wśród obywateli, którzy solidarnie żyją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, część osób zarabiająca bardzo, bardzo dużo pieniędzy nie mogłaby się podzielić częścią, małą, drobną częścią z tymi, którzy mają najtrudniej. Ale na jakiej podstawie? To są ich własne pieniądze. To oczywiście, że pieniądze. To są ich własne pieniądze, ale to oni jest... oni je zarobili, dlaczego jest wy tak samo, zabrać? To jest tak samo, jak Koliber chciałby w ogóle najlepiej pozbyć się wszystkich podatków, a nie mielibyśmy z czego budować dróg, po których Koliber jeździ. Nie każdy w Kolibrze, ale ja akurat tak.